Mamy dzień następny, mamy środę. No, wczoraj wam mówiłam, że o 12 będę chcę, chciała się położyć, ale wiecie co, zobaczyłam, ile mam materiału z tamtego dnia i zmontowałam vlog, więc położyłam się spać koło pierwszej jednak. No, ale nie była to trzecia. Tu mam takie samo śniadanko jak wczoraj. Tak naprawdę zrobiłam to samo co wczoraj. Tutaj mam kawusie. No i, i... później się do was odezwę. Ja dzisiaj się wybrałam po dzieci tak całkiem po angielsku, lokaty jest płaszcz i dresy. I niedoczyszczony oh, buty, so Obrazione dresy i ten. I, I błoto na jednym bucie, bo czyściłam je, ale okazało się, że doczyściłam ładnie jednego, a drugiego nie doczyściłam tak do końca. Halo, chcę wam o czymś powiedzieć. Ostatnio rozmawiałam z moją mamą i poruszyłyśmy pewien temat, to znaczy to była taka luźna rozmowa i tak luźno sobie parę takie zdanie za, zamieniłyśmy na ten temat. No i tak sobie pomyślałam, że mm, chętnie się z wami podzielę tym tematem i go troszeczkę rozwinę. E, mianowicie chodzi o to, że co jakiś czas, e, znaczy e, są tak. Są dwa obozy. Co jakiś czas y, słyszę o tym, że y, jak palacy wyjeżdżają za granicę, to bardzo szybko zapominają swojego ojczystego języka. I drugi obóz, taki, który uważa, że skoro tego języka używają mm, tego obcego języka, y, to go. Po prostu stosują. Często stosują też go naprzemiennie z. E, na przykład, ja jestem w Anglii, to naprzemiennie stosuję polski i angielski. I ja wam powiem, jak to jest w moim przypadku, jak ja to postrzegam i, e, i jak to wygląda w praktyce u mnie. Się zacięłam. Już wracam do tematu. No, więc u mnie to wygląda tak, że faktycznie, mm, bo z tyłu. E, bardzo e, trudno byłoby mi zapomnieć języka polskiego, aczkolwiek zauważyłam pewne zmiany. Wiem, że nie jestem tutaj długo, bo ciągiem jestem tutaj 3 lata i właściwie nawet chyba niecałe. Mm, no i faktycznie bywa tak, że zapominam języka polskiego, ale ja go zapominam nie dlatego, że ja teraz jestem wielka angielka, wielka angielka. Tylko dlatego, że na co dzień posługuje się na zewnątrz. W domu mówimy po polsku, nasze dzieci też, ale na zewnątrz jednak posługuje się językiem angielskim. Kiedy idziemy na spacer rodzinnie, również mówimy po polsku. Natomiast bardzo często spotykamy ludzi, idziemy do sklepu, robimy zakupy przecież po angielsku i to wygląda tak, że jak wchodzę do sklepu, ja nie szukam chleba, ja szukam bread. Ja nie szukam czosnku, ja szukam garlic. No i zauważyliście zapewne, kiedy wam opowiadam co sobie na przykład ugotuję, to Wtedy czasami muszę się zastanowić nad tym, jak konkretny składnik się nazywa po polsku, bo na co dzień te składniki, na składnikach po prostu to widać najlepiej, że mój mózg te składniki, o tych składnikach myśli po angielsku. Bo jeżeli ja mam jakąś kwestię przedstawić Wam, o czymś opowiedzieć, Jasne, tutaj nie ma większego problemu, ale kiedy produkty, które ja na co dzień używam po angielsku, ja też po angielsku myślę, opowiadając Wam o tych składnikach. Krzysiek rzadziej tak ma, chociaż też czasami sobie coś tam dopowie po angielsku. I naprawdę się nie bierze z tego, że chcę być bardziej angielska niż jestem, choć nie powiem, ja się tutaj, tutaj czuję bardzo dobrze, czuję się tutaj w domu, jestem u siebie. I nie mam zamiaru tego wypierać. Oczywiście Polskę uważam za bardzo fajny kraj pod wieloma względami i tak samo pod wieloma względami, nie? Tak samo jak Anglia. Po, po, pewne kwestie są super, pewne kwestie nie są super. I to jest całkowicie normalne. Nie trzeba przy tym nikogo obrażać żadnej narodowości, ani gloryfikować w szczególny sposób. Co jeszcze na ten temat? aha że pewne wyrazy po prostu są łatwiejsze czy w mowie, czy w pisaniu. No pewne wyrazy są łatwiejsze mi powiedzieć po polsku, pewne wyrazy łatwiej mi jest powiedzieć po angielsku. Hmm. Więc jeżeli ja mówię coś szybko, to mi się samo słowo łatwiejsze przyplątuje, przychodzi mi do głowy samoistnie i jeżeli chcę je powiedzieć po polsku, to muszę się nad tym zwyczajnie Zastanowić. To, cała filozofia. I tak, faktycznie są ludzie, którzy się bardzo pilnują z tym językiem i cały czas uważają, żeby jednak po polsku mówić po polsku. Są osoby, które angielskie wyrazy wplatają. I słuchajcie, ani w jednym postępowaniu, ani w drugim postępowaniu nie ma nic złego. To po prostu jest i tyle. Eee... Kolejna sprawa, zauważyłam, że w moim języku mm, pojawiły się pewne niefajne wtrącenia, niefajne powtórzenia, bo. Mm, bo <ścoughs> ja kiedyś bardzo dużo pisałam. Jak już Wam wspominałam, zamierzałam być dziennikarką. Yy, czytałam bardzo dużo książek, to znaczy, ja teoretycznie dużo książek czytam ogólnie, ale. Ale zauważyłam pewne braki i pewne takie ubóstwo słowne w moim języku. Bardzo Was proszę o to, żebyście mi to wybaczyli. Ja to zauważam, ja używam dużo słów. No, to, jakby, ten, takie wiecie, niepotrzebne wtrącenia, które po prostu mają, mm, mają chyba zapewnić y, tę lukę mojego zastanawiania się, i ja wiem, że to może nie brzmi najlepiej. Ale tak się po prostu dzieje. Być może też być, może też ma na to wpływ, że ostatnio mniej jednak czytam, mniej piszę, pisałam dużo więcej. Takiego dłuższego tekstu już bardzo dawno nie napisałam. No i to ma wpływ, to ma wpływ. I ja wiem o tym, że mój. Język był kiedyś bardziej obfity, byłam bardziej elokwentną osobą, wręcz czasami za bardzo. Nie wiem, czy można być za bardzo elokwentnym, ale faktycznie bardzo dużą uwagę na to zwracałam. Teraz zwracam mniej, mówię po prostu. O, widzicie, mówię po prostu, zamiast powiedzieć, mówię szybko, rzucam słowami jak z karabinu, i. Później, dopiero kiedy odtwarzam te nagrania, widzę, Ola, mogła się bardziej popisać swoją ojczystą wymową. No, ale tak jest. Tak jest. No, też nie chcę z tym bardzo usilnie walczyć. Postaram się poprawić te błędy językowe, ale, ale nie chcę tego robić też na siłę. I pamiętam. I wiecie, chciałabym do Was zaapelować, abyście nie postrzegali osób, które żyją za granicą na co dzień używają innego języka niż swojego ojczystego, żeby oni. żeby oni byli zmuszeni do tego, żeby wszystko pamiętać, używać wszystkich wyrazów, poprawnie, wszystkich zdań, poprawnie, bo tak naprawdę... To nie oznacza, że my zapominamy o swojej polskości. Zresztą, jeżeli ktoś chce o swojej polskości zapomnieć, to też ma do tego pełne prawo. Po prostu. Ja jestem taką osobą, która o tej swojej polskości chce pamiętać, pamięta, ale są pewne moje zachowania takie, które mogłyby wskazywać, że jest przeciwnie. Teraz tak, jeśli chodzi o nasze dzieci, tak, wam przy okazji. Powiem. Jeśli chodzi o nasze dzieci, to one tutaj mają dużo łatwiej, jeśli chodzi o język angielski. To znaczy, oni potrafią mówić po polsku. Mówią całkiem dobrze, uważam po polsku, ale jednak, jeżeli chodzi o Amadeusza, to Amadeusz sam przyznaje, że dużo łatwiej jest mu mówić po angielsku. I my to widzimy mamy to potwierdzenie w rzeczywistości tak jest. On jak nam o czymś opowiada, to um, on jak nam o czymś opowiada, czasami mówi mieszanie pewne, pewne wyrazy um, zdarzy mu się, mimo że mówi po polsku. Coś właśnie powie po angielsku, bo nie wie, jak to jest po polsku, albo nie wie, jak to wyartykułować. Dużo ciężej mu jest to powiedzieć. I dużo się zastanawia. Dużo się zastanawia. Wczoraj, jak wrac... Wczoraj albo przedwczoraj, jak wracaliśmy ze szkoły, Amadeusz zastanawiał się tak do... dobry parę sekund. Zastanawiał się i najpierw powiedział, że sugar, po czym chciał się poprawić i powiedzieć cukier, ale musiał pomyśleć nad tym cukrem trochę. No i to jest taki prosty przykład z życia. Tymon. A mimo, że dopiero uczy się języka angielskiego, ze względu na to, że już drugi rok chodzi do. No najpierw chodził do nursery, czyli do żłobka. Teraz chodzi do reception, czyli to jest taki odpowiednik zerówki. No to on już też, on już też dużo łatwiej. Pewne wyrazy mu się mówi po polsku, i słychać, jak on automatycznie zaczyna mówić po angielsku. Myślę, że to tyle na ten temat. Chciałam, chciałam poruszyć ten temat, chciałam. No, widzicie, to jest to, mówię, temat, temat, a kiedyś bym użyła słów zamiennych. Po prostu dużo bardziej różnorodny ten język mój kiedyś był. Chcę wrócić do swojego urodzaju językowego i myślę, że warto zwrócić na to większą uwagę. Bo się troszeczkę zapomniałam, ale też nie mam zamiaru czuć się przez to gorsza i, i, i czuć presji na sobie. Tak po prostu jest. Dlatego, jak rozmawiacie z osobami, które żyją za granicą, miejcie na, uwagę to, na, na uwadze to, że po prostu te osoby na co dzień używają danego języka i będą go używać, nawet mówiąc z wami po polsku. Są osoby, które tego nie robią, ale są osoby, które to robią i mają do tego pełne prawo. Tyle z mojej strony.